Ja na przykład nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. Ja wtedy tego nie zauważyłam za bardzo. Wiem, że przechodzę przez piekło. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że te wyniki znowu są gorsze. Z rodziną się dobrze wychodzi tylko na zdjęcia. Hej, cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale i zapraszam Was na kolejny film z serii Girls Talk. Jest to 5. odcinek, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Weźcie sobie herbatkę albo coś do jedzonka. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam Was już do treści głównej. Czy w wieku nastoletnim jest normalne to, że jestem niezdecydowana? Jak najbardziej tak, ponieważ w wieku nastoletnim mamy dużo takich rozterek wewnętrznych i często jesteśmy dosyć rozchwiani emocjonalnie, także ja z tego, co pamiętam, również miałam coś takiego. I z każdym rokiem, jak byłam starsza, to się gdzieś wyrównywało, potrafiłam szybciej podjąć jakąś decyzję, ale to nie musi koniecznie wynikać tylko i wyłącznie z wieku. Może być też po prostu tak, że masz taką osobowość i to też jest okej. Także ja bym tutaj jeszcze sobie zgłębiła ten temat, ale myślę, że jak najbardziej to, że jesteś jeszcze nastolatką, ma na pewno na to duży wpływ. Daj sobie po prostu czas, nie rób sobie presji. To nie jest też nic złego, nie wiedzieć, czego się do końca chce. Ja na przykład nadal nie wiem, co chcę robić w życiu. Cały czas gdzieś tego szukam i staram się już za to nie obwiniać, tylko sobie właśnie dać czas i być w stosunku do siebie bardziej wyrozumiałą. Za czym najbardziej tęskniłaś, będąc w szpitalu? Powiem Wam, że w szpitalu najbardziej tęskniłam za swoim łóżkiem, ponieważ było dosyć niewygodne, to szpitalne. I chyba też za widokiem z mojego mieszkania. Generalnie jakby za takim komfortem życia samemu, ponieważ w szpitalu jednak jesteście na sali w parę osób. Jest to dosyć trudne, szczególnie jak ktoś ma problemy ze snem. Ja już z czasem przywykłam, wiecie, ja też śpię w zatyczkach i tak dalej, natomiast zdecydowanie, jeżeli się mieszka samemu i potem trzeba nagle spać w pokoju z 5 osobami, które chrapią, z oknami, które nie mają zasłon, no to może być ciężko się nagle przestawić i wyspać. Czy taki trochę żółty odcień skóry to od chorej wątroby? To takie bardziej pytanie do mnie personalne, ale myślę, że warto na nie odpowiedzieć. Także tak, na paru moich filmach, które nagrywałam jeszcze przed szpitalem, faktycznie miałam trochę bardziej żółtą skórę. Ja wtedy tego nie zauważyłam za bardzo, bo zmieniłam trochę oświetlenie. Kupiłam nowego softboxa i myślałam, że to może od lampy. Natomiast nie, to było właśnie już od chorej wątroby, o której jeszcze wtedy nie wiedziałam do końca. W sensie, ja generalnie mam chorą wątrobę, ale nie wiedziałam wtedy jeszcze, że te wyniki znowu są gorsze i dopiero potem, jak zrobiłam badania krwi, to zobaczyłam, że te próby są znowu znacząco podwyższone i wszystko mi się zaczęło składać w całość, że właśnie ta żółta skóra była od chorej wątroby, bo to jest między innymi jeden z objawów. Aktualnie moje próby jeszcze nie są idealnie w normie, one są trochę podwyższone, ale już nie jest tak, jak było, bo miałam 800, a norma jest do 40. Teraz mam jakoś 100 około chyba. Co chciałabyś powiedzieć osobom, które zmagają się z przemocą domową? Jest to bardzo trudny temat, ponieważ ja nigdy nie doświadczyłam przemocy domowej, jak chodzi o fizyczność, natomiast takie psychiczne znęcanie się, manipulacje i tak dalej, to jak najbardziej tak, natomiast może to nie było takie, wiecie, klasyczne, jak ludzie sobie to wyobrażają, więc nie wiem, czy jestem osobą na tyle kompetentną, żeby mówić coś takim ludziom, natomiast na pewno strasznie im współczuję i wiem, że przechodzą przez piekło, że mają bardzo ciężko, bo dom powinien być taką naszą ostoją, safe place, a jeżeli dzieją się tam takie rzeczy, to tak naprawdę nie mamy dokąd nawet uciec. Często te osoby nie dość, że mają przesrane w domu, to jeszcze w szkole, bo na przykład się z nich naśmiewają i no strasznie współczuję takim ludziom. Nawet nie wiem, co mogłabym Wam więcej powiedzieć, po prostu dużo siły i starajcie się zrobić wszystko, żeby sobie pomóc, czyli idźcie gdzieś po tą pomoc, zadzwońcie na telefon zaufania, powiedzcie o tym komuś, nie zmagajcie się z tym sami, bo tak jest ciężej po prostu. Czy tęsknię za cynamonem? Wiecie, ten odcinek będzie trochę taki inny, bo generalnie dużo macie też pytań do mnie, jak widzę, takich personalnych. Także generalnie, jak chodzi o mojego pieska, to ja jestem do niego bardzo przywiązana, więc oczywiście, że za nim tęsknię. Szczególnie jak tutaj przychodzi na nas pies terapeutyczny, to wtedy sobie przypominam o cynamonku. Także oczywiście, że za nim tęsknię, bo to jest mój bubuś najkochańszy. Co swoją pracą, skoro jesteś w ośrodku? Pracuję normalnie, bo pracuję przez komputer. Nie ma tutaj żadnego problemu z tym, jedynie czas jest troszkę ograniczony, bo w tygodniu jest trochę zapierdol.
bo jest dużo zajęć, plus jeszcze mam lekcje angielskiego i hiszpańskiego, więc jest mniej tego czasu, te dni są bardziej wypełnione, ale powiem Wam, że to dobrze, bo jest mniej czasu na takie rozmyślania. Oczywiście one też są potrzebne, ale czasami jak jest za dużo czasu, to za dużo myślimy i wtedy się pojawiają jakieś wyrzuty sumienia, że się lenimy i tak dalej, więc dobrze, że tak jest. Weekendy są trudniejsze, ale to też jest jakiś trening dla mnie, żeby właśnie gdzieś sobie wypełnić ten czas. Myślałam, żeby może wrócić do malowania albo do gliny, żeby robić coś kreatywnego, ale na razie jeszcze tego nie czuję. Teraz po miesiącu przerwy wróciłam do jogi i czasami powiem Wam, że takie przerwy też są potrzebne, bo naprawdę za tym tęskniłam, ale chciałam sobie dać taki totalny reset i wróciłam po miesiącu do rozciągania i jogi i strasznie mi tego brakowało. Poczułam się dużo, dużo lepiej, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Czy czujesz się samotna? Więc jak chodzi o samotność, to jest bardzo ciekawy temat, bo ja generalnie jestem introwertykiem i ja lubię być sama. Natomiast czasami w życiu faktycznie mam coś takiego, że trochę mi brakuje takiej najlepszej przyjaciółki. Bo ja mam dobrych znajomych, mam nawet przyjaciół, ale nie mam takiej bestii, takiej, wiecie, bardzo, bardzo najlepszej przyjaciółki. Nie wiem, jak to określić. Dla mnie przyjaciel to jest mocne słowo i mam paru przyjaciół, ale nie mam takiego najlepszego przyjaciela. I bardzo bym chciała mieć taką właśnie osobę. Kiedyś miałam, jak byłam młodsza i mam nadzieję, że gdzieś właśnie jest i nasze drogi się skrzyżują, bo to jest coś, czego potrzebuję. I tak czasami czuję się samotna. Myślę, że dużo osób tak ma. Warto jest też zaakceptować w jakiś sposób tę samotność, ale nie izolować się, czyli nauczyć się, jak przebywać samemu ze sobą, polubić to, zbliżyć się do siebie, nie pogrążać się w tym i nie zostawać tylko i wyłącznie w tej swojej strefie komfortu, bo to nie jest rozwijające dla nas. Także trzeba gdzieś też trochę się otworzyć na innych ludzi i wyjść z tego gniazdka, które sobie uwiliśmy. Ja aktualnie to robię i myślę, że mi to w miarę dobrze wychodzi. Co sądzisz o posiadaniu jednego dziecka? Uważasz, że to krzywda dla dziecka? Bo niektórzy tak twierdzą. Uważam, że kompletnie nie. Może dlatego, że jestem, niby nie jestem jedynaczką, ale no wychowałam się prawie jak jedynaczka, bo mam tylko przyrodniego brata i byłam przez większość życia jedynaczką, więc uważam, że to nie jest krzywda i wręcz przeciwnie, to jest nawet coś fajnego. Natomiast faktycznie na starość może tak być, że no nie macie jakby braci albo sióstr. Natomiast też spójrzmy na to w ten sposób, że często z rodziną, nie bez powodu mówi się, że z rodziną się dobrze wychodzi tylko na zdjęciach. Często jest tak, że tak naprawdę nasi bracia albo siostry nas nie znają. Nie mówię tutaj o sobie, bo ja nie mam takiego brata albo siostry z jednej mamy i z jednego taty. Natomiast no widzę, jak mają moi znajomi, czy u mnie nawet w rodzinie, czy tam generalnie historie, że często nawet nie mają kontaktu ze sobą. I to jest dosyć przykre, ale takie są realia, więc myślę, że to nie jest krzywda, bo są przyjaciele. Ważne, żeby to dziecko miało właśnie jakieś kontakty społeczne i tyle, ale no nie muszą być kontakty tylko i wyłącznie w rodzinie. Czy jesteś otwarta na nowe znajomości? Jestem otwarta na nowe znajomości, ale wolałabym poznawać osoby gdzieś jednak związane trochę z tym, co ja robię w internecie, bo mam wrażenie, że tacy ludzie są mnie w stanie dużo lepiej zrozumieć jakieś moje wewnętrzne rozterki, jak chodzi o social media i mamy więcej wspólnych tematów, jakieś wspólne wyjścia, wspólne zainteresowania. Także no gdzieś bardziej zawsze jak, może nie szukam znajomych, ale staram się gdzieś nawiązywać te znajomości w tym kręgu, ale to nie znaczy, że jestem zamknięta na innych ludzi. Natomiast tak naprawdę mam dosyć mało znajomych spoza tego kręgu social mediów. Ale nie przeszkadza mi to w ogóle. Ty też zauważyłaś, że po skończeniu szkoły masz coraz mniej kontaktu z niektórymi osobami? Ja całe liceum kończyłam się w edukacji domowej, ale to jest bardzo ciekawy temat do poruszenia, ponieważ często rodzice mówią właśnie, że prawdziwych przyjaciół to się poznaje w szkole. Albo, a gdzie ty poznasz znajomych, jak nie będziesz chodzić do szkoły? To jest zazwyczaj argument, dlaczego się nie zgadzają na edukację domową. No i właśnie wtedy warto zapytać takiego rodzica, z iloma osobami ze szkoły on ma kontakt. Bo prawda jest taka, że jesteście w jakiś sposób skazani na tych ludzi w szkole i dlatego w większości się z nimi dogadujecie i macie kontakt, a jeżeli jakby to forsowanie was, zmuszanie do tego się kończy, bo szkoła się kończy, to nagle kontakt się rozpływa, bo tak naprawdę to nie były prawdziwe przyjaźnie. Oczywiście nie jest tak w każdym przypadku, bo znam parę osób, które poznały się za czasów szkolnych i przyjaźnią się do dziś, ale jednak w większości tak to nie wygląda. Czy uważasz, że nie pójście na studia z powodu zepsutego zdrowia fizycznego jest wstydem? Absolutnie nie, ponieważ nie masz na to wpływu.
wpływu, zepsute zdrowie fizyczne, nieważne w sumie z jakiego powodu, czy to choroba, czy nie wiem, przez używki nawet, to pamiętajcie, że zdrowie jest najważniejsze i nie można stawiać studiów ponad zdrowie, bo bez zdrowia no nie będziecie w stanie się uczyć tak naprawdę, nie będziecie w stanie skończyć tych studiów, więc warto jest najpierw zaopiekować się sobą, swoim zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym, a potem dopiero myśleć o dalszej edukacji czy pracy, więc absolutnie nie uważam, że to jest wstyd. Skąd te cudne brązowe klapki? To chodzi o te klapki. To są Easy Slide. Kolor ochre. Co uważasz o książce It Ends With Us? Moim zdaniem ma wiele toksycznych momentów. No, to jest dosyć taka mocna książka, natomiast ja lubię takie klimaty. Myślę, że ma dużo toksycznych momentów, ale wiecie, to jest tak naprawdę do odnalezienia w każdej książce tego typu, ponieważ autor, który pisze, też jakoś przelewa swoje traumy, jakieś swoje mechanizmy na swój sposób pisania, to jest jednak jego dzieło, więc na pewno takie toksyczne momenty się będą pojawiały. Mi się bardzo ta książka podobała i na pewno przeczytam jeszcze drugą część, w sensie to It Starts With Us chyba, także polecam. Jesteś książkarą? Jestem. Aczkolwiek aktualnie nie mam aż tyle czasu, żeby czytać i jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale uwielbiam czytać książki, bardzo mnie to relaksuje i pomagało mi to na pewno zasypiać, a teraz zasypiam już bez tego, więc nie czytam wieczorami, bo siedziałam po nocach. Chciałabym, wiecie, wstawać jeszcze wcześniej i czytać sobie codziennie pół godziny, ale myślę, że to wszystko z czasem, muszę sobie to jakoś ogarnąć, bo chciałabym czytać więcej i częściej na pewno. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na moje dwa konta na TikToku, dwa konta na Instagramie i widzimy się już ponownie za parę dni na moim kanale. Kocham Was bardzo, miłego dnia, wieczoru, poranka, nocy, smacznego, jeżeli coś jecie. Pa!